Relację z ostatniej sesji Rady Miejskiej rozpocznę od komentarza do rozmowy, jaką odbyłem z jednym z radnych. Otóż pan ten zauważył, że w czasie relacji z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie jego osoba jest pomijana. Jak się domyślacie, żadne argumenty do tego pana nie trafiają. Każda sesja jest transmitowana bezpośrednio na żywo przez rządowy portal BIP, Biuro Informacji Publicznej. Tutaj każdy może zobaczyć na żywo całość sesji, czy to Rady Miasta, czy Rady Gminy, czy Rady Powiatu. Pińczów, twoje miasto przedstawia państwu skrót, wybrane najważniejsze zdaniem redaktora wydarzenia i dyskusje, jakie miały miejsce na sesji. Sami państwo widzicie, kto na sesji zabiera głos. To jest dobra wskazówka na przyszłe wybory. Znamy statystyki z Sejmu naszej Rzeczpospolitej. Warto było może i tu sięgnąć i zrobić takie zestawienie, który z naszych radnych i w jakich sprawach interpelował na sesjach Rady Miejskiej. To tyle mojego komentarza, resztę zostawiam państwu. Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej, pan Zdzisław Woźniak. Głównym elementem na wstępie sesji było sprawozdanie z działalności między sesjami, jakie przedstawił pan burmistrz Włodzimierz Badurak. To sprawozdanie jest dla nas bardzo ważne, w związku z tym pozwolę sobie je osobno państwu przedstawić za chwil kilka. Pierwszym uroczystym elementem tej sesji były podziękowania, jakie złożył w imieniu naszego miasta pan burmistrz Włodzimierz Badurak na ręce komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, nadbrygadiera Jarosława Huka. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, jest z nami pan komendant, no można powiedzieć, że komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, starszy brygady Jarosław Huk, i chciałem mu złożyć serdeczne podziękowanie za wsparcie, jakie otrzymujemy my mieszkańcy, samorząd ze strony druhów strażaków Państwowej Straży Pożarnej między innymi. Szczególnie chciałem podziękować za to, co się działo w grudniu. Wiemy, jak obfite były opady śniegu i nasze budynki, tak zwane użyteczności publiczne, to są budynki, które mają głównie niestety płaskie dachy i tego śniegu było tyle, że trzeba było dzwonić i prosić o wsparcie druhów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście dziękujemy za zaangażowanie, za to, że tak szybko udało nam się te dachy zabezpieczyć, bo wiemy, że tego śniegu nasypało bardzo, bardzo wiele. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem przypomnieć, że starszy brygadier Jarosław Huk jest komendantem od października 2022, także z okazji tego, że jest pan z nami, składam panu serdeczne gratulacje z okazji awansu, objęcia tej funkcji, jakże odpowiedzialne. Życzę samych sukcesów, spokojnej służby, dobrej współpracy z samorządem miasta gminy Pińczów, a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności, panie starszy brygadierze. Myślę, że brawa się należą. Bardzo dziękuję za to takie wyróżnienie na uroczystej sesji. Myślę, że podziękowania są dla wszystkich chyba pracowników Komendy Powiatowej, bo to jest cały zespół ludzi, który dba o bezpieczeństwo na terenie gminy i powiatu. Jak również no nie, trzeba tutaj śmiało powiedzieć, że również to jest rola jednostek ochotniczych straży pożarnych, które no, którymi państwo dysponujecie, można powiedzieć, i zarządzacie ich finansami, zarządzacie ich działalnością, decydujecie niejednokrotnie o tym, co jest ważne, to budowa bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa na terenie gminy i powiatu, to jest zadanie samorządów, także te lata, które spędziłem tutaj, a jest ich naprawdę sporo w Komendzie Powiatowej w Pińczowie, to jest ponad 30 lat, pokazują, że ta współpraca między komendą i samorządem jest naprawdę bardzo dobra. Rozwój jednostek OSP, doposażenie w odpowiedni sprzęt, wyszkolenie, to są rzeczy bardzo ważne, które mają skutek na no to bezpieczeństwo właśnie szeroko rozumiane, szczególnie tą ochronę przeciwpożarową, którą
my musimy zapewnić na terenie całego terenu, na terenie całego powiatu i gminy. Myślę, że tutaj też się należą Państwu podziękowania z mojej strony za tą dobrą współpracę i za podejmowane decyzje, które zwiększają to bezpieczeństwo. Mamy tutaj przykład na chwilę obecną jednostki OSP Krzyżanowice, która no, chcemy ją wprowadzić do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w przyszłym roku. I to od Państwa też wymagało podjęcia decyzji trudnych, no, szczególnie finansowych, które no, przekładają się na zakup odpowiedniego sprzętu, wyposażenie jednostki w to, co jest niezbędne. Także mam nadzieję, że ta współpraca między Komendą Powiatową, Państwowej Straży Pożarnej i samorządem będzie się układała jak najlepiej, tak jak przynajmniej do tej pory, co było bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze myślę, że wywołany pan prezes, druk prezes OSP w Czarnowicach. Tak, ale dzisiaj wystąpię jako przewodniczący rady, bo dzisiaj pan burmistrz to pięknie podkreślił. Pan komendant też podziękował radzie, ale my, ja rozumiem, że my w imieniu całej Rady Miejskiej w Pińczowie, duchu komendancie, życzymy wszystkiego najlepszego. To podziękowanie jest zaszczytem dla komendanta i dla strażaków, bo cały czas jesteście w niebezpieczeństwie, bo wiadomo, śnieg, wichury. Jeszcze raz dziękuję w imieniu całej Rady Miejskiej w Pińczowie i życzę awansu. Kolejnym elementem tej sesji były zmiany w budżecie gminy Pińczów na 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Pińczów na lata 2023-2035, wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej. Tu chodziło o kawałki ziemi w rejonie Pałowic, w regionie działania kopalni odkrywkowej Sam-Gobain. Tu radny Tomasz Jaklewicz i radny Janusz Koniusz podnieśli problem ceny metra kwadratowego oraz podnieśli temat, czy mieszkańcy, którzy użytkują te tereny przeznaczone do sprzedaży, będą mieli w najbliższym czasie zagwarantowane swoje prawa dojazdu do tych pól i wskazywali, aby część podatków uzyskanych od tej firmy zostały skierowane na budowę chodników na Włochach. Przedstawiciel firmy Sam-Gobain zapewnił, że kopalnia odkrywkowa planuje swój rozwój na długie lata, to jest 10-15 lat. Dopiero te tereny zostaną podjęte pod eksploatację. Do tej pory rolnicy miejscowi mają prawo dzierżawić te tereny. Dojazdy do pól są zagwarantowane przez firmę, a w ramach rekompensaty dla środowiska lokalnego firma zobowiązała się do pomocy w wysokości 35 tysięcy w robociźnie i w towarze na wyremontowanie budynku po dawnej szkole w Szarpkowie. Wyjaśnienia w tej materii złożył również naczelnik Ryznar. Nie ma tego zagrożenia, że ludzie nie dojadą do swoich nieruchomości, tak jak tutaj już żeśmy wcześniej słyszeli, ponieważ te dojazdy są zapewnione. Mieszkańcy przychodzili, przyjeżdżali również przedstawiciele, był dyrektor Zakrzewski i na tych spotkaniach w Szarpkowie i jak również w Borkowie był nie dyrektor Zakrzewski, tylko był jego zastępca i tam przedstawiali swoje zamierzenia. Mieszkańcy walczyli również o pieniądze, ponieważ wiedzą, zresztą burmistrz stosuje od dawna taką zasadę, że pieniądze uzyskiwane w danej wsi stara się zainwestować w tych wsiach. I dlatego im bardzo zależało też, żeby uzyskać jak najwyższą kwotę za te nieruchomości. Na tych zebraniach przedstawialiśmy również te wyceny, które zostały wykonane. I
mieszkańcy po tych dyskusjach zaakceptowali te wyceny na tym poziomie, ponieważ zakład zobowiązał się również, że w Szarpkowie da niejaki bonus w postaci 35 tysięcy złotych, nie w gotówce, tylko w materiałach lub robociźnie, które przeznaczy na remont budynku stanowiącego własność gminy dawnej świetlicy, której szkoły, nie świetlicy, przepraszam bardzo. Rada Miejska postanowiła nadać nazwę ulicy biegnącej od Mosiru obok klubu Kontiki, następnie obok mostu na Zalewie, aż do ujęcia wody przy ulicy Łąkowej. Promenada biegnąca nad Zalewem będzie nosić nazwę Kudry. To jest nazwa zaprzyjaźnionego miasta z Pińczowem, miasta we Francji. Przypomnę Państwu, że przy ostatniej wizycie naszych mieszkańców w Kudry dowiedzieliśmy się, że to miasto jedną z ulic nazwała Pińczów. Promenada, bulwar nad Zalewem jest w większości oświetlony i utwardzony. Jest tu zrobiona kostka, może nie na całej długości, to jeszcze wymaga inwestycji. I tutaj radny Janusz Koniusz i Tomasz Jaklewicz zwrócili uwagę na bezpieczeństwo pieszych w tym ciągu, że należy tutaj ze strony miasta zadbać o to, aby tutaj zbyt dużo i za szybko samochody się nie poruszały, na co pan burmistrz stwierdził, że jest to strefa ruchu pieszego i samochodowego z naturalnym ograniczeniem do prędkości pojazdów do 20 km na godzinę i nie można tutaj całkowicie wykluczyć ruchu samochodowego. Tam jest wprowadzana strefa ograniczenia ruchu, jak mówiliśmy. Jest to, wiadomo, jest to teren rekreacyjny i niestety też wprowadzenie zbyt wielu progów na pewno by utrudniło jazdę na przykład na rolkach, skoro pan tak mówi, i tym bardziej na rowerach. Także to jest wszystko oczywiście sprawa punktu widzenia, kto korzysta z tej drogi, ale myślę, że to ten pomysł, aby uhonorować tą współpracę, jest pomysł, aby właśnie część tej ulicy, która jest w tym momencie od budynków, czyli od doku letniskowych do ujęcia wody, nazwać tą ulicą Kudry. Ja proszę Państwa radnych o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. W dalszej części radni ustali maksymalną stawkę 25 zł brutto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegółowe informacje na temat kontroli tego działania złożyła pani wiceburmistrz Beata Kita. Bardzo dużo takich oczyszczalni. Jeżeli chodzi o budowane dofinansowanie przez gminę, zapis w instrukcji eksploatacyjnej jest taki, że nie ma tam częstotliwości dokładnie określonych, tylko jest taki zapis, że powinna być opróżniona w momencie, kiedy zgromadzi się tam więcej niż połowa objętości osadu. I tylko taki zapis jest. To każdy właściciel powinien sobie sam to określić, ocenić. My możemy skontrolować, tylko że nie do każdej oczyszczalni też jest taki dostęp, że można to wizualnie skontrolować. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za to usuwanie tego osadu, każdy z użytkowników oczyszczalni budowanych przez gminę podpisywał oświadczenie, że przejmuje odpowiedzialność w momencie oddania tych oczyszczalni do użytkowania, przejmuje odpowiedzialność za prawidłową eksploatację oczyszczalni. Także to, że właścicielem jest gmina, nie zmienia faktu, że to użytkownik bierze odpowiedzialność za to, żeby to kontrolować, sprawdzać, a my oczywiście jesteśmy zobowiązani na mocy tych nowych przepisów, które weszły w życie w listopadzie, zdaje się, czy początkiem grudnia, do sprawdzania i weryfikowania, czy przynajmniej raz w roku lub dwa razy w roku ta oczyszczalnia jest opróżniana. Dziękuję. Radny Jaklewicz zapytał, w jaki sposób gmina zamierza fizycznie kontrolować stan tych zbiorników. Wyjaśnień udzieliła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Ina Pełka. Na komisjach mówił pan tak.
Jak będzie kontrola, to może najpierw wziąć kij i sprawdzić szambo. Jeżeli nie urzędnik, to można wziąć pracownika interwencyjnego bądź osoby, które są u nas zatrudnione jako osoby skazane, które pracują u nas w urzędzie. Nie wiem, czy akurat teraz są, czy nie, ma mniejsza o to. Ja powiedziałam panu, że zgodnie z przepisami, które obecnie obowiązują, gmina ma obowiązek kontroli dokumentów. Dokumenty to jest umowa plus dokumenty potwierdzające wywóz odnieczności ciekłych z szamba bądź z osadnika przy oczyszczalni przydomowych ścieków. Nie kontrolujemy szamba. To nie jest nasze zadanie, kontrolowanie szamba. To nie nasze zadanie wkładanie jakiegoś kija dłuższego czy krótszego i sprawdzanie, czy coś jest w szambie, czy nie ma. My kontrolujemy dokumenty. Tak mówią przepisy. Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przyjęcie gminnego programu opieki nad zabytkami, przystąpienia gminy Pińczów do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów. Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie za rok 2022. Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia dzisiejszego.